Cześć moi drodzy, tutaj Ślapy, witam was w Car Mechanic Simulator 2015. Wy wiecie co was dzisiaj czeka? No ja wiem. Mianowicie remont silnika, dołu silnika. Nie wiem jak się do tego zabierzemy. I remont układu hamulcowego w maluszku, czyli Fiacie 126P. Czyli falsyfikat imitacji auta turystycznego i dalej nie pamiętam. Pierwszej klasy, dwuosobowego, sześciokrotnie przepłaconego. Można tak to nazwać. No okej. Także jedno auto mamy już na podnośniku. A maluszkiem za chwilę się zajmiemy, bo to jest lepsza sytuacja. I pytanie, czy od dołu ja się tam dostanę? Mam nadzieję, że tak, że od dołu pójdźmy sobie jeszcze po tutaj sprzęcik do spuszczania oleju, bo jednak ze spuszczania oleju to nie pójdzie. O, trochę za daleko. No, okej. Okay. I co mam do zawieszenie? Nie, niska olejowa. R4. Nie ten klawisz znowu. Szkoda, że nie widzę jak mi olej spływa. No nic. Okej, okay, jeszcze minę miskę, żeby zobaczyć stan. Stan dołu silnika, wału korbowego, panewek. Jak to wygląda, w jakim to jest stanie? No dołu silnika, sama nazwa wskazuje. Tutaj mamy już pewne części. Typ badania, jak to wygląda? Ewidentnie wał trzeba będzie wyjąć. Typ montażu nie. Więc odkręcamy sobie paneweczki. Jedna. I co, to się trzymało tylko na jednej? No nie mówcie mi, na dwóch. Czy, ojej, podejść od drugiej strony. A, trochę duszno w pokoju, no ale nic, jakoś damy radę. I główna panewka. Jeżeli to jest tylko to, to jesteśmy w domu. Na razie mamy zdjęte. Czy jeszcze trzeba będzie ściągać skrzynię? No nie mówcie mi. Jak sytuacja tu wygląda? Ewidentnie. Nie mamy testera kompresji niestety. Ale tutaj jest uwalony. Coś myślę, że od dołu go będzie trzeba jednak... Inaczej, od dołu się go nie da wyciągnąć. No, filtr też wyciągniemy. Dostęp pod komorę silnika, żeby wyjąć tłoki z korbowodami. Kto to wymyślił? No nic. Inaczej nie damy rady. Dobra, pokaż sytuację naprawy. Było pod B, nie pod O. Wał korbowy. Czyli dobrze myślałem. Tak. Co tu można dalej zrobić? Trzeba wózek opuścić. To możemy odstawić na swoje miejsce. Nie mamy testera kompresji.
Zmiana wyglądu garaży. Nie, może mamy. Chociaż teraz troszeczkę bez sensu przy zdjętej misce. A więc co, moi kochani? Demo oko od góry, nie? Jeśli tylko sobie zamówmy tę część. Cyk. Sklep z częściami, silnik. Wał korbowy. Kolektorni. Paski pokrywy, nie. Wał korbowy E4. Zastosuj. Nie wiem, może uda się go naprawić i w tym momencie zaoszczędzimy. Możemy sobie sprawdzić, tak na luzie. No szczerze powiedziawszy, nie uśmiecha mi się. Te możemy naprawić. O, tylko trzymam. Co jest grane? Aha. Możemy sobie naprawić panewki, ale ja widzę, że mam tylko 3 panewy. To niedobrze. Powinna mi jeszcze jedna wyskoczyć. Gdzie tu jest jeszcze jedna panewka? Halo, halo, panewka. Z tamtej strony chyba jest. Jeszcze jedna paneweczka. No, tu jest tłok. Gdzie się ukrywa? Tłok z korbowodem, no nie widzę jej. Co jest grane? Halo, halo. Tu jest, wydaje mi się, jeszcze jedna sztuka, ale jakby nie mam do niej dostępu. Tu są niby jakieś śruby, czy to jest to? Nie. Tu wygląda, jakby coś się trzymało. Nie rozumiem tego. Gdzie jest ta panewcia? Czy tu są tylko 3 panewki? Jedna, druga. Powinna być trzecia. No ale nie ma. Ej, no co jest? Dziwna sprawa. Zagubiona panewka. Nie tędy droga. No, tak jak powiedziałem, trzeba zająć się teraz górą. To co, moi państwo? Ściągamy głowicę. Cewki na początek. Bo to najprościej. Jak jeszcze będę musiał przy rozrządzie dłubać, to się chyba zajadę. Siły pokrywy to jest pikłość. No jeszcze świece pójdą. Że dosyć pracochłonna naprawa. Kto by pomyślał? Jedna cyk, druga cyk, no i trzecia, czwarta. Co następuje? Nie mogę ciągnąć głowicy, bo co mi tu przeszkadza? Przepustnica. Dolot. To listka wyskowa. Tu jest dopiero listwa, to poszedł do lot. Co jeszcze? Pompa wspomagania, nie, co jeszcze muszę ściągnąć? Tak, wydech. No i na koniec trzeba zrzucić paski.
Mam nadzieję, że na paskach się skończy. Chcę tu zainwestować, myślę, aby zbudować garaż. No jeszcze jedna śrubka. Już mogę się mieć głowicę? Nie, bo... osłonka od rządu. Czemu nie mogę osłonki od rządu? Przejdźmy może z tej strony, ciut niżej. Osłony od rządu nie mogę, bo... wszystko trzeba wyrzucić z silnika, cały sprzęt. Ajajaj. Co jeszcze? Napinacz. Spoko. No, rozumiem, że już wymieniałem, także tu tam jest pikuś. Mam nadzieję, że pompy wody nie będę musiał. Co jeszcze mi tu przeszkadza? Już paski mamy zrzucone, nie? Pompa wody. Masakra. Teraz wszystkie koła. No w sumie to też by się przydało wrócić. Belka napinacza. Alternator. Czyli sprzętu z opajowanych klocków. No, ale to się trzyma tylko na paju, śrubkach także. Co jeszcze? Rozpiąć trzeba pasek. Kółka, cyk. Teraz dopiero wałki. Dobrze, że jeszcze zawałek szklanek i innych takich pierdół nie musimy tutaj wymieniać, wyciągać, bo mi się chyba pochlastał. Okej, okay, ostatnia śrubka. Bok silnika. A gdzie jest uszczelka pod głowicą? Halo? Uszczelka. Ale okej, okay, głowica jest zdjęta. Poszedł jeden, poszedł drugi, trzeci, czwarty. No i spoko. Czyli praktycznie silnik zbebeszony. I chyba dalej wyjdzie nam cały wał. Korbowy. Chodź tu, korbowodzik, chodź, chodź. Czemu nie chcesz wyjść? Co cię tu trzyma? No ja cię nie mogę, no co go tu trzyma? No nie mówcie mi, że jeszcze trzeba skrzynię zrzucać. Ej, no bo ja się tu pochlastam. Tak nie może być. Dobra, zrzucę koło. To będzie dłuższy odcinek. Ale ja to zrobię, naprawdę. No to nie może być, słuchajcie. Wyjazd. Łącznik skrzyni biegów? Nie, skrzynię biegów chcę zrzucić, tak? Dwa koła? Ej, serio? Muszę iść z drugiej strony? No dobra. Jak tak chcą? Pół przodu rozmontować, żeby wymienić.
O matko. Ale rozumiem, jak jest potrzeba, no to jest potrzeba. I zrzucamy. Już nie wiem, dlaczego zrzucać skrzynię biegów. Ale... Okej. Przynajmniej montaż, wiecie, będzie łatwiejszy. No, mamy skrzynię biegów, czemu nie mogę jej wywalić? Co mi w tym tu przeszkadza? No co jest? Co my... A! Już widzę. O, lipa. Dostęp pod komorę silnika. Nożysz ty. Caja. Co? Takie łatwe. Bez podnośnika tutaj? Nie byłoby to takie proste. Okej, okay, komora silnika. Chodź tu, rozrusznik. Nie patelisz. I tym samym skrzynia biegu. Dostęp z poziomu podnośnika. A? Czy gra się nie da oszukać? No w porządku, rozumiem to. No dawaj skrzynia. Jezu, ile śrub. Wał kolbowy, ale przeszkadza mi w tym co? Sprzęgło. No dobra. Łożysko. Docisk. Później to będzie trzeba jakoś wycentrować. Ja pierdykam masakrę. Tarcza. Ale chyba jeszcze w dobrym stanie. Koło zamachowe, dobrze, nie dwumasa. Jest, mamy tego skrubańca, wał kolbowy, uff. Pół silnika rozmontować. No w zasadzie został sam słupek i parę tam pierdółek. Czemu mi się tam zapala ta pompa wspomagania? Też jest coś z nią nie tak? Nie. W porządku, dobra. No to tego. Ładujemy mu w te sztuce. Zamaszek, sprzęgło, sprzęgło jeszcze pojeździ. Docisk też jeszcze, chociaż... Okej. Nie no, spoko. Wiecie, kolejny mechanik 2018, którego może kupię w 2019. Jest jeszcze będzie zbudowany. Ten. Tam będzie dopiero zabawy. Dobra, łączniczek, cyk. Półośka na półosie. Tak średnio się zużyły. Nie, bardzo nierównomiernie. Więc coś jest na rzecz, no to jest za duża dysproporcja. Ha, ha, ha. A, okej. Okay. Tą stronę mam z głowy. Więc pójdźmy sobie do kolejnej. Tym razem tutaj, o. Proszę bardzo, montażu. Nie, nie chcę nic wyciągać. Ja chcę właśnie typ montażu. No, ja chcę typ montażu. Typ montażu, tylko są od strony. Od tej strony, by móc zamontować, wiecie, o właśnie. Pół oś. Ta miała 70 faje, więc... nie tak to powinno wyglądać. Dobra, kółeczko. Tak. Śrubeczki. No, muszę się
tę stronę tutaj przesunąć i teraz wyjdzie nam idealnie. Czekajcie, poprawię sobie mikrofon, o, żeby mi było może ciut lepiej słychać. I myślę, że z dołu... Nie, to nie jest wszystko z dołu. Co my mieliśmy z dołu jeszcze zrobić? Myślę, że... Teraz można zamontować takie rzeczy jak rzeczone panelki, których było 3, a powinny być na każdy cylinder. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale okej. One jeszcze pojeżdżą. Powinny być jeszcze osobno zamyczki, ale jak ich nie ma, no to no nic się nie stanie. Nie wymagajmy od Bóg wie czego. Jeśli takie zamki klikane, tam wchodzi paneweczka do tego uchwytu i jest gitara. Okej. Tłoki od góry pójdą, to myślę, że teraz tutaj można spokojnie założyć miskę olejową. Czemu nie mogę założyć miski? Aha, bo muszę filtr, który... Dobra, mam ten filtr, ale... No, jest jeszcze w dobrej kondycji, chociaż myślałem, że go... I teraz miskę chciałem założyć, halo. Aha, nie założę miski, póki nie zajmę się chyba górą. No nic, to lecimy na tę stronę, opuszczamy samochód i wkładamy wszystko jak należy. Dosyć długa naprawa nam tu wyszła. No mam nadzieję, że z manuszkiem pójdzie dużo szybciej. Więc na początek, moi drodzy, co? Tak, na początek cyk, rozrusznik. No żeby, wiecie, auta na pych nie odpalać, bo to niezdrowe. I teraz tłoki. Tłoki w kondycji mocno jako taki. Chyba auto było dosyć katowane, ale to już sprawa właściciela. Albo ma taki inny przebieg. Znaczy, teraz głowica w stanie mocno jako takim. Generalnie pointing, uszczelka i tego typu, nie powinno się od środka, ale to odpowiednim momentem. No ale jeśli to jest tylko gra, więc sobie po swojemu. Jak strzeli głowica, no to trudno, auto kaput. No wałeczki też są dosyć mocno zajechane. Co to jest? Teraz można, myślę, że... Nie, pokrywa jeszcze nie. Chociaż jak gra nam sugeruje, można by było założyć pokrywa. Bo to już i tak więcej się nic nie zrobi. Tylko czy będziemy mogli założyć wtedy koła z rządu? Nie wiem. No i wszystko robimy na używanych już częściach. Myślę, że cewki też można. No teraz to już idzie szybko. Gorzej było się do wszystkiego, wiecie, dobrać, dostać. Kolektorek, kilka śrubeczek, ale to jest kodolot jeszcze, czeka nas wydechowa osłona i ogrzebanie w stronę rozrządu. Ta przepustnica chyba przytkana. Więc
miasto jak wydechowo. Już chyba ma jakieś przedmuchy. Znaczy jest jego stan. Szkoda, że tu nie można sprawdzić przebiegu auta. No, obstawiam, że ma nas tu kanapę ponad 200 tysięcy. I to ze 3 razy. Nie jest to pasat, więc trudno mi stwierdzić, ale... No ale cóż. Ja jestem dobrej myśli. Dobra, czas się pobawić od strony rządu. Ciekawe jakby mu podmienił. Czy by się facet zorientował? No i w porzęsiu. Czyli zobaczcie, ile trzeba było demontować, żeby to dobrze zadziałało. Rolka napinacza. Alternator. Przydałoby się sprawdzić ładowanie. Ładowanie powinno być na poziomie 14 V. Pompa wody, wszystko jest jako takie. Osobiście bym nie składał, mając wybór, no ale wyboru nie ma. Pasek klinowy, proszę bardzo. Napinacz. Rozrząd pewnie był ustawiony na znaki. Aha, jeszcze jeden pasek. Chyba to wszystko tutaj. Chyba tak, dobra. Maskę myślę, że na razie możemy zamknąć. Trzeba go jeszcze podnieść, wlać mu oleju. I jak wlejemy mu oleju, wtedy powinien zaraz zaskoczyć. Typ montażu, tak jest, miska olejowa. Ja chyba wszystkie części, jakie tutaj żeśmy mu mieli zrobić. Jedną, jaką ciężko się gra, uwierzcie mi, nie jest to proste. Ok, zrobione, zrobione. No to teraz jeszcze tylko dolać oleju. Halo, halo. Do pierwszego odbicia i jeszcze trochę. Odbił. A jeszcze troszeczkę. Myślę, że jest w porządku. Ale słuchajcie, upewnijmy się, żeby nie oddawać, wiecie, bubla. Bo osobiście tego nie lubię. A więc zweryfikujmy. No jest prawie max. Czyli poziom oleju mamy w porządeczku. Maskę myślę można zamknąć i zwrócić. Poszło. To co, moi drodzy, przejażdżka maluszkie? Myślę, że tak. Były testowe przy starej fabryce. Maluszek oczywiście z DLC. Ale mówię, no nie spodziewałem się, że tyle zajmie nam jedna naprawa, prawie cały odcinek. No ale wiem, to że się trochę grzebałem i gubiłem, to jedno. Ale jednak nie trzeba było zrobić tutaj, jak widzicie, praktycznie cały silnik do gołego słupka. No takie rzeczy niestety się zdarzają. Nic nie jest wieczne. No w porządku. No ale nic to zajmie. Brzmi to trochę jak maluch, ale nie przyspiesza jak maluch. W
całym szacunkiem, ale mam na jedynce, dwójce, to przecież... Tak. Właściciel na pewno nas zabije. Troszeczkę przekoloryzowali. No coś nie idzie dzisiaj jazda. Nie wiem w sumie dlaczego. No te wyboje tutaj średnio się sprawdzają. No i właśnie zobaczymy co z tymi hamulcami. No nie hamował najlepiej. Trochę obity, szkoda auta. No ale zobaczymy co tu... co tu będzie trzeba zrobić. Na pewno go sobie też ubierzemy, no, korzystając z okazji tego, że mamy go w odcinku, że się trafił. Tam mniej więcej go sobie przejrzymy. Cylindrek hamulcowy, szczęki hamulcowe, tylko pytanie, tył czy przód? Szczęki, cylindryki, bo to są hamulce bębnowe. No to co, moi drodzy, na początku sobie może go, o tak, przejrzymy, wiadomo, bagażnik. Każdy wie, jak to wygląda. Tutaj jego serducho, dwucylindrowe 650 cm. Z początku produkcji to było 600. No i co, chłodzony powietrzem. Ale my dziś nie o tym. Dzisiaj, moi drodzy, to trzeba go rzucić na podnośnik klawiszem M. Że on się tam w ogóle zmieścił, to jest śmieszne. I teraz pytanie, z której strony to wszystko będzie? Więc tak, zawiasy. I klawisz C, znaczy klawisz numer 3, tu w porządku. Opa. Tu chyba też w porządku. Czyżby to było z tyłu, czy trzeba będzie mógł wrzucać wszystko? Idziemy na tył, tył. Ten jest tak naupychane. To chyba będzie tutaj, ale pewien nie jestem, jak z tej strony wygląda sytuacja. No zdecydowanie tutaj się coś dzieje. No nic, no trzeba zrzucić po prostu pewne rzeczy i zobaczyć jak to wygląda na wszystkich kołach. No, auto widać, że jest średnio zadbane. Wykielek myślę można ściągnąć, będę hamulcowy. I... no, szczęki na pewno są tu do wymiany, tak. Czyli to o to nam chodziło. No cóż, demontujemy. Reszta jest w porządku. To pewnie, moi drodzy, problem z cylindrekiem będzie na tej stronie. Nie napisało, czy przód, czy tył. Odstawiam tył. No, ale zobaczyć trzeba. Wydaje mi się, że z przodu jednak.
Tu jest wszystko w porządku. No okej, jak trzeba, to trzeba. Składamy wszystko ponownie. Proszę bardzo, dekielek. Małe kółeczko, cypynka, dzwona. I mamy z głowy. Tak, małych autów, w którym nie da się zgrzeszyć. No, niestety da się. Dobra. Rozprawdzamy z tej strony. Jak sytuacja wygląda? Dekielek, pyk. Ściągamy bęben. I co nam się ukazuje? Wydaje mi się, że też wszystko będzie niestety w porządeczku. Sprawdźmy. Tak. No ale drogą dedukcji doszliśmy do tego, co tu jest, tak na dobrą sprawę. Czemu nie mogę się tu dostać? Halo, halo. Ja chcę do montażu. Chyba muszę podejść tu bliżej. I dopiero w ten sposób w trybie montażu to zrobić. No nie za każdym razem mi to zaskakuje, wiecie. Dobra. Czyli wiemy, która strona poszła. Strona lewa. No pewnie goś musiało nieźle ściągać. Okej. Część do malucha drogi nie są, a więc... Cyk. To co, idziemy do sklepu, kupujemy. Sklep z felgami, sklep z częściami do malucha. Widzicie, ma nawet swój sklep. Widzicie, cylindrek hamulcowy maluch, bierzemy, tak. No, jeszcze tylko szczęki by się przydały do hamulcy. O. Szczęki. Szczęki nas kosztują 35 dolców. No i to tyle. Tyle jeżeli chodzi o maluszka. Trzeba założyć. Droga na pewno nie była. A więc... Teraz już pójdzie szybciutko. Bo generalnie to się wymienia, wiecie, kompletami. Oho. Bęben jest w kiepskim stanie, a na zleceniu mieliśmy... Bęben przedni. No nie zwróciłem uwagi, mój błąd. Będzie się trzeba jeszcze pofatygować. W jakim stanie są szczęki? W zasadzie chyba już ich nie ma. No zobaczmy. Czy to w ogóle miało prawo hamować? No nie. Zupełnie nie miało prawo to hamować. No chcę go przecież wyjąć, halo. A, najpierw szczęki. Dopiero wtedy uwalniamy cylinderek. Musimy jeszcze iść tylko po bęben przedni. Zupełnie nie sprawdziłem. I takie są, wiecie, efekty. Nie, przedni, tak. Okej. Zauważyłem, że na każdy odcinek 7 zarabiamy na dwóch samochodach. No więc nie jest jeszcze aż tak logicznie. Dobra, typ montażu. Montujemy nowe podzespoły bez bity.
No zdecydowanie świeżutki. Zobaczcie, jak się błyszczy. Na pewno będzie dobrze spawował swoją funkcję w tym aucie. Chociaż to nie są jako takie hamulce, a spowalniacze przyspieszacza. No, oczywiście się nabijam. I zobaczcie, sama naprawa dość nieskomplikowana. Dodajemy na tył jeszcze tylko tutaj. No i co tu trzeba zrobić, moi drodzy, typ montażu? Nowiutkie okładziny, bęben jeszcze jest ok, no bo tamten już miał pewnie takie wrzery, że nie szło tego zeszlifować. Lekielek, cytrynka i jazda. Ale weźmiemy sobie poprzekątnik, bo to tylko 4 śrubeczki. Ok. Myślę, że można już go opuścić. Teraz jak patrzę, to jest silnik chyba trójfazowy na tym podnośniku. Ok. Oddajemy. Wszystko zrobione. I ok. Także tak, moi drodzy, wygląda wtorek. Wtorek z maluszkiem. A my przyjmiemy sobie zlecenie na kolejny dzień, bo coś nam tu ostatnio nie dzwoniło. Nie mamy tej listy części, szkoda. Jakiś problem z hamulcami, o hamulce to ja lubię. Przyjmijmy jedno zlecenie. Ustawmy go na podnośnik. I zobaczymy, co tam trzeba będzie zrobić. Będziemy mieli już taki pogląd na odcinek. Klocki, pompa ABS-u, tarcza hamulcowa, wentylowane i zacisk hamulcowy. No, nie jest źle. A więc dajmy go sobie na podnośnik. Tym razem na standardowe miejsce. Tak, zaraz przyjmę. Tu mamy dwa problemy z silnikiem, tu mamy kapitalny remont, tu mamy elementy rozrządu. Ale to mnie interesuje, bo to jest V8 bodajże. Tak mi się coś wydaje, że to jest V8. Zresztą zajrzyjmy pod maskę. Nie. Już myślałem, że V8. Napęd naprzód. Naprzód. Co tu trzeba zrobić? Napinacz paska, pasek rozrządu, pompa wody. Dobra. To mamy już obcykane. Więc damy sobie go na lewy. Aha. Na prawy podnośnik. I w sumie, z względu na to, że rozrząd pójdzie nam szybko, to weźmy sobie coś jeszcze. Kapitalny remont, wyeliminuj problemy z silnikiem. O, to jest ciekawe. I też będzie maluch, więc weźmy kaszlaka. Problemy z silnikiem. To od razu mogę sobie... żenada. Od razu możemy sobie tutaj wejść, zobaczyć, z czym mniej więcej będziemy mieli do czynienia. Jeżeli to są tylko te dwa elementy, co tu jeszcze mamy? Filtr paliwa. Teoretycznie nic więcej tu nie widać. Ok, przejrzyjmy zlecenie. No nie będzie to takie złe. Także widzicie,
Sporo nas tu czeka, ale póki się tym zajmiemy, no to ja się z wami żegnam i do zobaczenia w takim razie za tydzień. Hej!